Pa para pa 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 para pa pa pa. Cioneczko, witam bardzo serdecznie. Ja jestem Meto, witam was w kolejnym filmie z Farming Simulator 2017. W kolejnym filmie z waszej ulubionej serii na moim kanale, jaką oczywiście jest niczym Miki Jadu, mi prezentację modyfikacji Farming Simulator 17. I dzisiaj jest ze mną Patryk. Patryk, ogarnij te echo. Cześć, witam, już ogarniam. I nie dmuchaj w mikrofon. Dobra. Na wstępie chciałbym wam powiedzieć, że wyszła nieprzyjemna sytuacja na początku naszego nagrania, bo nagrywamy, to jest ogólnie drugie podejście do nagrania. Jak widzicie, wszystkie maszyny, które mieliśmy prezentować, stoją, tam jest piasek wysypany i w ogóle szkoda gadać. Wyszły takie nieprzyjemne sytuacje, takie jazzy, że po prostu no, nie nagrał nam się dźwięk, wyszły jakieś tam dziwne komplikacje z dźwiękiem. Była to moja wina. No, no trudno, zdarza się. A. Także dzisiaj myślę, że prezentacja odbędzie się troszeczkę szybciej, no bo wszystko mamy już kupione, przygotowane, stoi i czeka, aż tylko się to przedstawi. Dokładnie. Także tak. Oczywiście linki do wszystkich modyfikacji znajdziecie w opisie pod filmem. No a my już zaczynamy. Zaczniemy myślę od ciągników oraz maszyn z APAKu. Nie pytajcie, co to jest, bo ja sam nie wiem. Po prostu jest to pak modyfikacji, który stworzył gościu, który podpisuje się A. 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 Dokładnie. Tak. Dokładnie. Mamy oczywiście tutaj ruskiego potwora Rabas Tiger 300 koni mechanicznych pod maską, turbodoładowany silnik 10-cylindrowy bodajże. Konkret. Jest kosmos. Dalej tutaj ten MTZ-cik akurat nie pasuje, nie jest w tym paku. Dalej mamy tutaj przyczepę, akurat to jest przyczepa objętościowa. Mamy jeszcze rozrzutnik do obornika, również marki Forschnitt. Dalej mamy przyczepę do Bell, znaczona nie jest w apaku. Kurwa, coś ja tutaj śpię dzisiaj. I mamy kilka przyczepek Forschnitt. W zestawie mamy przyczepki o różnej pojemności. Tutaj mamy pojemność akurat najmniejszą, niskimi burtami. Jeszcze mamy nadstawki do niej podwójne bodajże. I jeszcze jest nadstawka do kukurydzy, do kiszonki. A i do wyboru mamy również barwę tych burt, kolor burt oraz felg oraz ramy, oddzielnie wszystko. No i oczywiście do wyboru mamy rodzaje kół w każdej z tych modyfikacji, czyli w rozrzutniku i przyczepce tej również. Do tego również w tym apaku znajdują się właśnie trzy traktory: Rabas Tiger oraz dwa MTZ-y. Tutaj akurat mamy wersję MTZ-a z przednim napędem, jeszcze jest MTZ bez przedniego napędu. MTZ-80, tutaj mamy MTZ-82. Oraz w takiej konfiguracji kolorystycznej. Możliwa jest tutaj wybór konsoli do tura oraz cienkich opon, z tego co pamiętam. Tak. Mamy tutaj również jakieś tam konfiguracje, jeżeli chodzi o naklejki i tak dalej. No, można powiedzieć, że dość ciekawa paczka. Także oczywiście wszystkie mody w opisie. Dalej, można powiedzieć, że dzisiaj mamy taki troszeczkę zagraniczny odcinek, no bo mamy kilka MTZ-ów. Te MTZ-y, które tutaj stoją, czyli akurat te dwa, zdecydowanie chciałbym zaprezentować, czyli tego MTZ-a 1221 oraz tego tutaj w wersji czerwonej oraz niebieskiej. Zaprezentuję go oczywiście od razu. Dźwięki myślę, że fajne. Troszeczkę edytowałem, przyznaję się. Tutaj mamy oczywiście panel IC. No i to się rzuca w oczy. Mamy tutaj ruchomą dźwignię. Podczas właśnie wibracje silnika powodują ruch dźwigni, zmiany biegów oraz ruch wydechu. Nie wiem, czy to widzicie, ale wydech się rusza. Ja po prostu się zbliżę. No, wydech się rusza. Dobra.
teraz zaprezentuję Wam tutaj na szybko, jak działa panel IC. Mamy tutaj panel IC, który posiada dźwięki otwierania wszystkich drzwi oraz zamykania. Także zacznijmy może od zamknięcia drzwi. Było słychać pierdolnięcie drzwiami. Otwarcie na tej samej zasadzie. Mamy jeszcze otwieraną maskę przednią. Tutaj niestety nie ma dźwięku. Mamy otwierany szyber dach. Otwierana szyba. Okna. Jest super. No jest super, po prostu no, rewelacja. Do tego może zaprezentuję na szybko. Może tą maskę zamknę. Widzę, jak Patryk biegnie w lusterku, było widać akurat. Widać mnie teraz? Czekaj, zaraz zobaczę. No nie widać teraz. O, teraz cię widać. Tak ładnie lusterka są ustawione? No, na to wygląda. Rzadkość farmingu. Może zaprezentujemy właśnie, to jak widzicie... Ale siat. Fizyka opon jest, także ktoś się postarał naprawdę, żeby wykonać tą modyfikację, bo fizyka opon to nie jest najprostsza rzecz w tej grze. Do tego mamy opcję wyboru ciekawych świateł. Ciekawej opcji świateł możemy wybrać światło oczywiście standardowe, które tutaj mamy, nie mamy żadnej mgły oraz takich rzeczy, tego typu rzeczy. Patryk zaprezentuje, co jest w drugiej wersji. Jadę. Mamy tutaj właśnie takie światła z mgłą. Ale siat ten, to ja pierdzielę. Masakra. No ale drzwi się da... Nie, da się... Nie da się jednak otwierać drzwi. Aha, no ale tu jest jakieś... Jakiś tur jest. Z tego co widzę. Tur? No. Znaczy tu jest tylko część tego tura, będę musiał zobaczyć później w XML-u. Ale gdzie? No to weź wsiądźcie do niego i poruszaj myszką. Widzisz, że tam jest taka, że tam jest taka opcja? Aha, no. W MTZ-ach takie te MTZ-ty były, że miały nas takie opcje właśnie turów. Nie ma tura nie. Mamy tu jakiś klaksonik oczywiście i te rzeczy. Także, no tutaj jest, to można powiedzieć standardzik. Maskę podnieś, to będą widzieć na pewno wszyscy. Co maskę? Podnieś do góry i zgaś i odpal. Albo ja. Dobra. A jak teraz ładnie chodzić, patrz. O, widać jak chodzi. Silnik, wibracje ma ładne. Jak ja nie siedzę w nim, to nie widzę. Muszę siedzieć w nim. Co? Bo wtedy silnik drży, no. A u mnie tylko komin chodzi. No, u ciebie tylko komin, a u mnie cały silnik. A jak, a wsiąść teraz? Teraz drży silnik, nie? No. Da. Mówiłem. Wajcha. No i ta wajcha. No, także bardzo ciekawy sprzęt, polecam bardzo serdecznie, nie wiem dlaczego nie było o nim głośno, no bo taki MTZ no to zdecydowanie jest coś. Dlatego no szkoda, że nikt się nim nie zainteresował. Mam nadzieję, że po tym jak zaprezentowałem go, to kilka pobrań tam w opisie zobaczę. I będzie można coś tam więcej. Więcej się, gdzieś dalej się ten MTZ rozprzestrzeni. Także to, teraz następny. Dalej mamy bodajże irlandzką przyczepkę na belę. Ma dość fajne tekstury AO, no dokładnie pasy. Tekstury ma AO właśnie z dziurkami. To jest bardzo ciekawe, no bo no, ładnie to wygląda. Deski podziurawione, wiadomo, jakieś tam ma to emitować starość tej przyczepy. Do tego mamy funkcję tutaj zdejmowanych tych belek takich w warsztacie. To można zdjąć te dwie takie belki z przodu i z tyłu. Do tego mamy koła bliźniacze, wiadomo, z ciśnieniem. Dobrze. Dalej może zaprezentujemy ten ładowacz MX-a. Ja sobie wezmę ten traktorek. I podjedziemy po prostu tam pod kubkę mojej kiszonki. On był w apaku, tak? Co? Ładowacz? Nie. Tur, nie był? Tu jakiś korek się stworzył, niefajny, ja po prostu wyłączę ruch. Bo ja nie lubię z ruchem pracować podczas
nagrywania, bo zawsze się coś pierdoli. No dobra, może ten piasek, o tym piasku to powiem później. Tak. No, zbiorę sobie go troszeczkę, żeby nie było. Ogólnie ja powiem od razu, że zmieniałem pojemność tej łyżki. Ta łyżka ma pojemność 3200 kg. Akurat łyżka to jest jeden z niewielu elementów tej paczki ładowacza czołowego plus właśnie od sprzętu. Tutaj mamy ładowacz czołowy MX-T12 wraz z łyżką. Tutaj nawet na każdym odprzęcie jest ładnie napisane MX na tabliczce oraz jest pokazany model. Ja teraz przedstawię tutaj, co jeszcze mamy. No, w zestawie troszkę tego jest. No, jest łyżka, łyżko krokodyl, łyżka kolejna mniejsza, widły do bel, widły do palet, krokodyl do bornika, chwytak do bel, taki widłowy, no i mamy chwytak do bel okrągłych, owiniętych. No, jak już Patryk tutaj się bawi tą ziemią właściwie, to może powiemy coś o tej ziemi i piasku. No, oczywiście pozdrawiamy Fałena. Ziemia i piasek. Co tu mogę więcej opowiedzieć? No, służy do niczego. Kupowana w grze, składa się z trzech modyfikacji. Universal Process Kit, Add Dirt oraz sam mod ziemi i piasku. Jeżeli jakiejś modyfikacji nie będzie mod, nie będzie działał. Wszystko oczywiście możecie znaleźć w opisie. Pod jednym linkiem wszystkie modyfikacje z dzisiejszego odcinka będą do pobrania. Ogólnie no tutaj w tym triggerze napełniamy sobie łyżkę piaskiem i te sprawy. No dobra, Patek robi drogę z tego co widzę, także ja mu tu nie będę przeszkadzał. No to ja też idę z tobą, bo patrzą. Dobra, no myślę, że ostatnią, nie jeszcze, przedostatnią dzisiejszą modyfikacją będzie sieczkarnia podczepiana do ciągnika. Będzie to sieczkarnia Pottinger Max 6. Właściwie nie różni się niczym od tej standardowej, oprócz tego, że jest na kołach. No moim zdaniem jest to o wiele większe, bardziej popularne rozwiązanie. Bo nie wiem jak wy, ale ja nie lubię strasznie tej sieczkarni na podnośnik. I bardzo mi się podoba to rozwiązanie. Oczywiście posiada wszystkie animacje, pracuje, działa. Zaprezentuj, o właśnie. Chodzi na siłownika. Dokładnie, weź opuść jeszcze raz. No, siłowniczki się fajnie poruszają, odpal. A, czekaj. B. Wiem, tylko trzeba to rury rozłożyć, nie? A, ruła. Ruła jest dość zasadniczo długa. No. Także... O, nawet na przyczepę zobacz, widzisz? No. Wszystkie animacje oczywiście są. Także jest ok. No, super, ktoś to sobie wymyślił i naprawdę doceniam. Link oczywiście do wszystkich modyfikacji w opisie, tak jak mówiłem. I ostatnią już dzisiejszą modyfikacją, to będzie jedna z moich modyfikacji, której nawet używam na sezonie. Będzie to miniaturowy paszowóz Govale od Black Sheepa. Patryk, zaprezentuj, jak to wszystko tutaj działa. Ogólnie ja może z ciekawostek powiem, że można go poczepić i z przodu i z tyłu. Oczywiście odpala się go w następujący sposób, tak jak każdy paszowóz. Ogólnie posiada ciekawą opcję samozaładunku. Ma ramionko, w którym możemy chwycić belkę i podnieść do góry. I oczywiście wrzucić do paszowozu. No myślę, że to dość fajna sprawa i ciekawe rozwiązanie na małe gospodarstwa. Ogólnie mieści się tutaj 3 belki, ma pojemność 12 000 litrów. Jest to spowodowane tylko i wyłącznie tym, że nie działałby oryginalnymi belkami, jeżeli by miał mniejszą pojemność. Dokładnie. Dobrze.
Także, także myślę, że to będzie na tyle. Jeszcze raz przepraszam, że to nie wyglądało tradycyjnie, że prezentowaliśmy modyfikacje kupując je i omawiając szczegółowo. No ale po prostu przeze mnie wyszło tak, a nie inaczej, że poprzedni film nam się nie nagrał i zdecydowaliśmy, że chcemy to załatwić szybciej. Także dziękuję wam oczywiście za oglądanie. Link oczywiście do kanału Patryka będzie w opisie. Oczywiście wraz z modyfikacjami z dzisiejszego odcinka, także oczywiście zapraszamy do pobierania. Zapraszamy na kanał Patryka. Dziękuję oczywiście za oglądanie. Patryk, chcesz coś jeszcze dodać? Zachęcam do pobierania oczywiście tych maszynek i zostawienia łapki w górę. Maj i metu. A, to ja też zachęcam. I Patrykowi też możecie zostawić, ponieważ pewnie jak już tam będziecie, to zobaczycie jakże zajebisty film z Reala z udziałem John Deere'a, którego tam Patryk ma na gospodarstwie, także zapraszamy oczywiście. Jeżeli ktoś tam przyjdzie do Patryka i napisze mu w komentarzu, że jest ode mnie, to osobiście zadeklaruję, że zostanie pozdrowiony na kolejnym filmie. Z jakąś tam, nie wiem, zabójczo ciekawą sentencją. O, opowiem jakąś fajną historię dla niego, jeżeli będę oczywiście w stanie. No. Także będzie fajnie. Dziękuję wam oczywiście za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć. Do następnego, cześć.